drodzy Państwo, czy jest coś ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym pokoleniom, niż nasza rodzinna tradycja? Dlatego jest nam tym bardziej miło, że w Polichtach, miejscowości, która słynie z grzybów, mogliśmy zorganizować to święto. 16 września w Polichtach odbyło się po raz drugi święto grzyba, które było doskonałą okazją do zaprezentowania lokalnych produktów, z których słynie ta miejscowość. Chcę podziękować wszystkim Radzie Gminy, panu Bogdanowi, pani Justynko, pani chcę podziękować. Chcę podziękować wszystkim mamom, które wspólnie z nami tutaj cały tydzień praktycznie wszystko przygotowywały. Myślę, że jest taka dobra współpraca i że to święto grzyba będzie taką tradycją na Polich, tak? Chcieliśmy zorganizować w każdej miejscowości jakieś święto, święto wsi. A wiadomo, że święto wsi to zabawa, to spotkanie i chcieliśmy spowodować tak, żeby każda miejscowość, każde sołectwo miało coś przy tym święcie, jakieś nazewnictwo, jakąś nazwę. No wino, miód wskoczył dobrze, bo teraz, gdy rozmawiamy w Tarnowie czy w województwie małopolskim, no to wszyscy kojarzą to z Gromnikiem. Natomiast chcemy, aby Polichty, jedna z najmniejszych miejscowości w naszej gminie, też była kojarzona. Myślę, że tym takim najlepszym rozwiązaniem było właśnie wybrać grzyby, ponieważ tutaj dużo ludzi jeździ zbierać grzyby. Mała miejscowość, ale bardzo zorganizowana. Wspaniali ludzie, którzy też chcą mieć jakiś sztandarowy swój projekt. Na zasadzie takiej, że mają swoje święto, gdzie może cała wieś się spotkać, wspólnie pobawić. I myślę, że właśnie ten pomysł tego święta grzyba temu służy, by nie tylko mieszkańcy Policht, ale też i ościennych wiosek z gminy Gromnik i nie tylko, mogli tutaj w pięknym terenie, na wierzchowinie, na Polichtach spotkać się i nie tylko się cieszyć, bo to jest coś w rodzaju pewno takich dożynek, ale przede wszystkim porozmawiać o tym, co najciekawszego jest w ostatnich dni, a również wymienić zdanie na temat grzybów, jakie i komu udało się zerwać, kto najpiękniejszego, kto największego, kto najwięcej i jakich rodzajów grzybów zebrał. Podczas tego święta na scenie zaprezentowały się wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej w Polichtach, uświetniając swoim występem to szczególne dla wszystkich mieszkańców wydarzenie. Uroczystość dziś wspaniała, wszyscy o tym wiemy, bowiem po raz drugi święto grzyba obchodzić pragniemy. Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki. Mają wiotły i szufelki i do pracy zapał wielki. Duszki, duszki, duszki leśne wstają, co nie bardzo wcześnie. I ziewają raz po raz, zaczynają sprzątać las. Teraz tobie prezent dam. Piękne grzybki w koszu mam, rosły sobie ładnie na leśnej polanie. Zdrowe borowiki i wspaniałe kanie, kapelusze swoje bardzo schować chciały. Zanim to zrobiły, mnie właśnie ujrzały. Szybko do koszyka grzybki pozbierałam. Myślę, że z nich będzie zupa doskonała. Jak na święto grzyba przystało, podczas tego dnia nie zabrakło przepysznych potraw z grzybów, przyrządzonych i serwowanych przez panie z koła gospodyń wiejskich z Polich. W tym roku drugie święto grzyba. Czy wobec tego będzie kontynuacja tego święta w latach kolejnych? No bardzo byśmy chcieli i myślę, że Rada Gminy i wszyscy sponsorzy przychylą się do tego, żeby w następnym roku znowu zorganizować takie święto.